O heja wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Crasha Team Racing Nitro Fueled na hardzie. I pewnie jesteście ciekawi, dlaczego widzimy się tak przed ekranem, niż żebym widział się z wami już w trakcie gry, albo nie wiem, chociażby w głównym menu PS4. Otóż, niestety, mam złe wieści. Kamerka po prostu mi padła znowu. Mimo, że naładowałem ją na fulla, to padła i niestety nie chciałem tego robić, ale prawdopodobnie będę zmuszony do takiego, powiedzmy wam, pokazania się przed samym odcinkiem, żebyście już potem mogli sobie uzmysłowić, jakbym to taki zmniejszony ja, który obecnie do was gada tutaj, że tak powiem, prowadził tę serię. Więc niestety nie mam możliwości jak się wam pokazania, ponieważ kamerka wyłącza się kiedy chcę i zamiast nagrywać mi normalnie, tak jak to teraz nagrywam wam tą bitą minutę przed odcinkiem, to no widzicie co się dzieje. Po prostu dzieli mi na pierdyliard innych plików i nie mam możliwości tego naprawienia, więc cóż, zapamiętajcie sobie mój wygląd w tym momencie, bo od tego momentu ja się z wami żegnam i zapraszam was na ten oto let's play. Bez zbędnego przedłużenia, lecimy z koksem. I ta, co prawda, kamerka może i jest najmniej, że tak powiem, zbędnym. W sensie, jest bardzo zbędna, jeżeli chodzi o taki, powiedzmy, efekt wideo, no bo nie musicie się przecież na mnie lampić, możecie równie dobrze tylko gameplay oglądać. Ale nie powiem, że nie lubię po prostu robić tak jakby wszystko w swoim nowym stylu i dodawanie swojej reakcji, bo to jest, przynajmniej ja tak uważam, bardzo ważne w let's playu. No nic to. Witam was serdecznie oficjalnie już w pierwszej sesji nagraniowej z Crasha Team Racing Nitro Fueled i tak, jak widzicie, tło zmieniłem sobie, w sensie tło z głównego tutaj menu mojej konsolki, bo jak pamiętacie, miałem wcześniej motyw z Tiger Temple, ale stwierdziłem, że ten motyw jest moim zdaniem lepszy. Dobra, myślę, że bez zbędnego przedłużenia rozpocznijmy gierkę. To tło mi się naprawdę bardzo podoba. Ta, postanowiłem, że w sumie wam wytnę to logo Binoxu i to, że tam, nie wiem, weszliśmy do gierki, bo to jest tak naprawdę najmniej ważna sprawa, tym bardziej, że już to się pokazało. W pit stopie mamy tutaj Cowboy, Fake Crasha oraz Komodo Ken i parę fajnych, ciekawych rzeczy, które mógłbym sobie kupić, ale niestety mnie na to nie stać, bo jak widzicie, mam 502 umpa końcy, coś co jest po prostu... Ale te naklejki Nitro Team byłyby spoko, kurde. Wszystkie tutaj prezenterki. No, wiadomo, no, Towny nie ma, bo Towna nie jest prezenterką. Ale dobra, myślę, że bez zbędnego przedłużenia rozpoczniemy sobie Adventure Mode. Tutaj mam jakby moje nieudane nagranie, więc pozwólcie, że delaytnę sobie tej save. Ten save, kurde, nie tej save. No i co? Zaczniemy sobie przygody już na hardzie, na ostatnim poziomie trudności. Oczywiście Crash musiał się nam tu pokazać i gierkę sobie zaczniemy naszym Ninja Penta Pinguinem. Bo czemu by nie? Bardzo lubię tę postać i poza tym ta postać jest bardzo dobra na hard mode, o czym wam potem wspomnę. Ten w ogóle kart udało mi się odblokować w trakcie, wiecie, Grand Prixów. Zresztą jak te felgi. Jak te felgi, a nie jak te. Ustawmy sobie taki oto kolorek, tak jak w sumie miałem na let's playu. Dokładnie tak, to jest cały kart Penta Pinguina, więc skoro mamy już kart gotowy, jesteśmy przygotowani, to myślę, że nadszedł czas rozpocząć rozgrywkę. Ready! Dokładnie tak, ja jestem ready, nie wiem jak wy, ale ja jestem ready. Nitro Fueled, fill up your nitro gauge faster by playing with items sporting nitro canisters. Tak, wiem, mam trochę skaleczony język. No ale trudno się mówi. Tak czy siak, zapraszam was do oglądania cutscenki. Ja się wyciszę. Greetings.
strange creatures of this planet. I come to compete. So you pesky Earth slugs like to race, eh? Well, I, Nitrous Oxide, am the fastest racer in the galaxy. I travel the stars looking for creatures to test my skills. It's a little game I call Survival of the Fastest. Here's the way we play. I challenge the best driver of your world to a race for the planet. If your driver wins, I'll leave your miserable little rock alone. But if I win, I will turn your entire globe into a concrete parking lot and make you my minions. Get ready to race for the fate of your planet. Welcome to the adventure area. You can travel around this area and practice your driving skills. The dots and stars on the map represent warp pads, which lead to races. When they flash, it signifies they are open to play. To access a racetrack, drive onto a warp pad that has an active warp vortex, and it will take you to the track starting line. Finish the track in first place to win a trophy. As you collect more trophies, other tracks will unlock. Good luck and drive fast! No dobra, jesteśmy już po cutscence, która miała miejsce, więc w dużym skrócie była, że tak powiem, cutscenka kręcona w Coco Park, gdzie wszyscy ścigacze się tam ścigali, a dokładnie to Crash, Coco i tam pewnie parę jeszcze innych osób. No i pojawiła się wielka głowa albo wielki hologram Nitrusa Oxide'a, czyli kosmity, który postanowił rzucić wyzwanie wszystkim tutaj zgromadzonym, byśmy walczyli o losy planety Ziemi. Jeżeli nam się uda pokonać Oxide'a, to on odleci na swoją planetę, z której pochodzi, czyli na Gasmoxie, i da wszystkim spokój. Jeżeli natomiast przegramy, no cóż, zmieni, że tak powiem, tą całą planetę w jeden wielki parking. Dosłownie, w jeden wielki parking. Więc tak, mamy nasz pierwszy świat Insanity Beach i mamy tutaj poziomy, mianowicie zablokowany poziom Skull Rock, który, aby go odblokować, potrzebujemy, jak sami zresztą widzicie, jeden kluczyk. Tam u góry w ogóle posąg Crasha jest coś, co mi się bardzo podoba, że dodali coś takiego do hubu. Tutaj zresztą też jest posąg Crasha i tutaj też. Mamy tutaj naszą pierwszą trasę, za którą się nie zabierzemy, bo już robiliśmy to na easy. Więc zabierzemy się za drugą trasę, która jest tam na moście, że tak powiem. No i mamy tutaj wodospady. Piękne wodospady. Ale cóż, tak jak obiecałem, w tym let's playu będę słuchał wszystkich dialogów AkuAku / UkeUka, więc... To access this track, you must first collect the number of trophies required to turn on the warp pad. To get trophies, you must race other open tracks and come in first place. Dokładnie tak. Tutaj AkuAku nam tłumaczył, że aby wjechać do tego warp pada lub portala. Ja na to lubię mówić warp pady i portale, więc będę raz mówił tak, raz tak. Więc aby wjechać do tego warp podo, potrzebujemy mieć jedną trofkę, której obecnie nie mamy, ponieważ mamy ich okrągłe 0. A w poprzedni dialog to nam po prostu tylko co jedynie tłumaczył zasady całego tego, jeżeli to mogę tak ująć, turnieju. Bo na dobrą sprawę to jest trochę taki turniej, tylko że walczymy tutaj o losy planety Ziemi.
To open this door, you must come in first place in all four races of this area. Ten dialog w wersji, w sensie w Nitro Fueledzie, mogę tak powiedzieć, w wersji Nitro Fueled został, że tak powiem, bardzo zmieniony, ponieważ tutaj jest to open this door, a w oryginale było coś takiego, że Aku Aku slash Uka Uka mówili to access this boss garage, czyli wiecie, przedstawili to jako nie, że to są drzwi bossa, tylko że to jest garaż bossa. Ale co ja tam wiem? You must have two boss keys to open this door. You can race a boss after beating all four tracks in an area. Beat the boss in a boss race and the key is your prize. Ważna rzecz. W tym momencie Aku Aku nam tutaj wytłumaczył, że aby przejechać do tej strefy, znaczy w sensie za tą strefę, musimy posiadać dwa klucze. Jak sami zresztą widzimy, mamy tutaj dwie kłódki. I teraz tak. Kiedy pokonamy drugiego bossa, to wtedy w świecie tego drugiego bossa odblokuje nam się, że tak powiem, brama, która też zawiera dwie kłódki. Miejcie to na uwadze, ponieważ w oryginale było tak, że kiedy odblokowaliśmy tam, że tak powiem, tą bramę, to ona z automatu była odblokowana w Insanity Beach. Tutaj tak nie jest. Tutaj, jeżeli odblokujemy w The Lost Ruins, czyli w drugim świecie, jakby drogę do Glacier Park, to tutaj to dalej będzie zamknięte, więc będziemy musieli tutaj przyjechać i otworzyć. Znaczy, nie mamy takiego obowiązku, ale w roli ścisłości, jeżeli ktoś chce, to czemu by nie? I tak, mamy tak naprawdę w całej grze, w całym Adventure Mode, mamy trzy bramy, które posiadają dwa klucze. Tutaj ta, w drugim świecie oraz w Gemstone Valley jest jeszcze jedna, która nie prowadzi nas co prawda do świata, ale do innego ciekawego miejsca też nas prowadzi. This is the load save screen. There are five of these screens, one in each world section. When you want to load or save a game, go to one of these screens. To access it, drive up to the screen and follow the directions. No, tutaj się pozbyli, że tak powiem, pewnego słowa, ponieważ przed follow directions było coś takiego, że Aku Aku i Uka Uka mówili stop. And stop, że tak powiem. Oj, tutaj mamy główki aligatorów. Nie zwróciłem na nie uwagi, tak szczerze. I tutaj jest jeden z moich ulubionych poziomów, ale żeby do niego wjechać, potrzebujemy trzy tyrowki. A my tego nie mamy. Więc czas na ostatnią, że tak powiem, wypowiedź Aku Aku slash Uka Uka. You must have a boss key to open this door. You can race a boss after beating all four tracks in an area. Beat the boss in a boss race and the key is your prize. No, więc myślę, że tego już wam tłumaczyć nie muszę, ponieważ to jest to samo, co przy dwóch kluczach było omawiane, czyli po prostu, aby dostać się do następnej strefy, potrzebujemy jeden kluczyk. I swoją drogą to wybrzeże wygląda naprawdę bardzo pięknie. I te domki, w ogóle ten cały hub world jest piękny. Ale dobra, nie będę się tutaj za bardzo podniecał, wjeżdżamy na nasz pierwszy wyścig, czyli na Rose Tubes, ponieważ siedzimy tutaj zdecydowanie już za długo. Tak, ale wiecie, tak jak obiecałem, hard będzie powiedzmy takim prowadzeniem wszystkich za rączkę. Będę prowadził tak let's play, jakbyście, że tak powiem, jakby to były osoby, które nie ogarniały, co to jest CTR. Step your game. W ogóle swoją drogą. W oryginale nie było czegoś takiego, że mieliśmy ekran z takimi powiedzmy podpowiedziami, bądź takimi powiedzmy wskazówkami. Bo w oryginale ładowanie wyglądało tak, że po prostu była flaga i literki latały, wiecie, tam loading i tak dalej. Mamy teraz prezentację wyścigu. Coś, czego nie było w oryginale. Znaczy, było, ale, że tak powiem, pokazówka wyścigu była właśnie między innymi coś podobnego jak to. Czyli po prostu było pokazanie ścigaczy i tyle. Nie było czegoś takiego, że przedstawienie poziomów. Tutaj mi się wydaje, że oni się bardzo mocno inspirowali Nitro Kartem. I to jest raczej bardziej niż pewne, że się inspirowali Nitro Kartem. Ewentualnie Tag Team Racing. I mamy tutaj pierwszą różnicę, jeżeli chodzi o hard. Przeciwnicy, a raczej komputer, są diabelscy. Jak sami zresztą widzicie. Praktycznie wybrałem Pentapiguina z tego względu, ponieważ jest to jedna z najlepszych postaci, jeżeli chodzi o hard mode. I jest to naprawdę potwierdzone.
dużo osób rekomenduje granie Penta Pinguinem. I naprawdę się nie dziwię, bo uwierzcie mi, próbowałem nawet grać Polarem. Próbowałem grać nawet Crashem. Ale ani Crash, ani Polar, ani Cortex, ani ktokolwiek z wyżej wymienionych postaci nie był tak dobry jak Penta Pinguin. Może dlatego, że Penta Pinguin ma dobre staty w miarę. Teraz kolejna ciekawostka, bo to jest też ważne do przypomnienia, nie wiem, napomknięcia. Generalnie Penta Pinguin jest jedyną postacią, która posiada dwie maski. I dobrą, i złą. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego tak jest, bo możemy tutaj na tym małym kwadraciku, gdzie losujemy itemki, zobaczyć, że jest i Łuka i Akuaku. Otóż historia tego jest taka, że Penta Pinguin w wersji amerykańskiej posiadał maskę Łuka, a w europejskiej posiadał maskę Akuaku. I Binox troszeczkę się tym zainspirowało, że coś takiego miało miejsce w, że tak powiem, oryginalnym CTR-ze, więc postanowili sami coś takiego zrobić. Coś, co jest takim fajnym smaczkiem i takim pstryczkiem, że hej, coś takiego było w oryginale, więc czemu by tego nie wykorzystać w naszym, że tak powiem, remake'u, co nie? Boost Update Turbo. I tutaj mamy wytłumaczone, jak power slide'ować. Wiecie, przytrzymacie sobie L1, tak jak wam pokazywałem to na Easy. Kiedy tam, wiecie, zbliżyłem się kamerką i naparzałem przy okazji w R1. Więc to jest tak jakby w pigułce to wytłumaczone, jak używać power slide'ów. I w taki oto sposób zdobyliśmy naszą pierwszą trawkę, czyli dzięki temu odblokowaliśmy już pierwszy warp pad, który tam Akuaku nam wytłumaczył, że musimy odblokować go za zdobyciem pierwszej trawki. I mamy białego tajniego Tigera i szarą Purę. No tak, mają swoje skiny tutaj. Congratulations! You win a trophy! You can go faster through turns by power sliding. Press the power slide button while performing a hard turn. Tutaj Łuka nam wytłumaczył, że jeżeli będziemy power slide'ować, to będziemy po prostu szybsi. I generalnie, i taka kolejna mini ciekawostka, nawet że Łuka powiedział, że tam gratuluje nam za wręczenie trofki, to w rzeczywistości może zdarzyć się tak, że on może nam pogratulować, ale maska, która się może pojawić, to równie dobrze może być Akuaku, więc miejcie to na uwadze, bo to nie jest żaden glitch, to jest po prostu zamierzony cel. A my wjeżdżamy sobie teraz do, w teoretyce, pierwszego poziomu, w praktyce już drugiego poziomu, czyli Crash Cove. Big Air. The longer you stay in the air, the bigger the speed boost you'll get once you land. To jest troszeczkę chyba wycięta linia z jakiegoś dialogu masek. Tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ coś mi się kurde kojarzy. Ale to tak mi może się mniej więcej co nieco kojarzyć, ale wydaje mi się, że to jest jakaś linia masek wycięta. I taki oto sposób mamy prezentację Crash Cove. Powiem wam szczerze, że graficznie to wszystko naprawdę bardzo pięknie wygląda i mam wrażenie, jakbym nie poleciał nigdzie daleko, tylko dalej byłbym w tym hubie, tylko troszeczkę dalej. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem, mogę się mylić. Bo to tak troszeczkę wygląda, no nie mówcie mi, że nie, po prostu spójrzcie sobie, jak ten hub w ogóle w Insanity Beach wygląda, a jak wygląda poziom Crash Cove. To wygląda, jakbym był na jednym wybrzeżu, tylko z innej strony. Bo przecież tam też były statki, tam też był jakiś, kurde, domek na osobnej wyspie. A raczej nie osobnej, tylko osamotnionej. I mamy tutaj Polara w stroju przeciwdeszczowym, ponieważ każda postać ma swój skin, jak sami zresztą widzicie. Crash ma aktualnie skin bodajże z Electron Avenue albo tak zwany Crash Star, czyli po prostu księżycowy kostium Crasha, a Cortex ma jakieś takie dziwne kolorki. Wiem, że na nieudanym nagraniu miałem możliwość zmierzenia się z Retro Cortexem, ale powiem wam szczerze, że Retro Cortex, w ogóle te retro skiny przestały mi się jakoś podobać, tak szczerze. Z biegiem czasu stwierdzam, że jednak te skiny pokroju, no nie wiem, chociażby Polar przeciwdeszczowy, czy tam Penta Pinguin Samurai, albo Ninja. Wolę mówić na niego Samurai, więc
pewnie zostanę przy tym, pomimo że to jest ninja. I wiem, że pomiędzy ninją a samurajem pewnie jest jakaś różnica, ale jak dla mnie on bardziej przypomina samuraja. I w ogóle te brwi i to wszystko mi przypomina kostium Heihachiego. Serio, mi się wydaje, że twórcy się wzorowali Heihachim z Tekena. Bo to nie jest możliwe, że to jest jakiś taki oryginalny kostium. Na pewno się nim inspirowali, na 100%. No i udało nam się za pierwszym razem, co jest cool. Ale jak widzicie, komputer bardzo się mnie przykleił, więc miejcie to na uwadze, ponieważ komputer bardzo od takich poziomów trudności lubi się bardzo na tobie fokusować. Więc miejcie to na uwadze, bo naprawdę może się zdarzyć tak, że komputer po prostu w chamski sposób będzie się na was fokusował i wtedy będzie płacz i zgrzytanie zębów. To perfection. I tutaj jest w ogóle nam wytłumaczone, że byśmy używali Turbo Boosta w odpowiednim czasie, inaczej no, inaczej nie będziemy tak bardzo szybcy. I mamy tutaj śpiącego Crasha i Coco w stroju, że tak powiem, Summer, bo oczywiście nie mogę tego powiedzieć, bo zaraz tutaj będzie, że ohoho, pomidor przeklina. Congratulations! You win a trophy! To get a turbo boost while power sliding, wait until the smoke from your exhaust turns black, then press the power slide button. If you wait too long, you'll hear a backfire sound and miss your chance for a boost. O, to jest bardzo ważna sprawa. Spójrzcie teraz na mój power slide. Widzicie, dym robi się czarny i to właśnie o tym Aku Aku tłumaczył, że jeżeli dym robi się czarny tutaj w rurze wydechowej, to wtedy wciskajcie L1. Naparzajcie L1-ką i wtedy będziecie mieli power slide. I dzięki temu, że będziecie robili to właśnie w takim momencie, to będziecie jeszcze szybsi. W sensie, że uzyskacie dodatkową prędkość. No dobra, to co? Zabieramy się za kolejną trasę w tle pięknych tutaj wodospadów. Naprawdę one są tak zarąbiste, że to jest szok. Więc co? Ja was zapraszam teraz na kolejny poziom Mystery Caves. Ogólnie taka mini ciekawostka, może mi się teraz to uda zrobić jak zaczniemy wyścig, ale to za chwilę. Najpierw może edyt, bo już widzieliśmy tą motowskazówkę. Tak, jak będą się powtarzać, to raczej będę to edytował. I mamy prezentację wyścigu teraz. Naprawdę to jest tak pozytywny aspekt, że nie wiem co ja mogę nawet wręcz powiedzieć. Stalaktyty i tutaj na tych stalaktytach kamienny napis CTR. I mamy generała Tainiego. Jejku, Tajni. Mam nadzieję, że tutaj nas przygotujesz na jakąś ewentualną wojnę. Oczywiście wojnę z Crashem Boombangiem, no bo z jaką inną grą byśmy mieli mieć wojnę, co nie? Więc dobra, nie udało mi się tego pokazać, ale teraz wam to pokażę. Widzicie takie ten? Fale? Przy gokardzie? I ten dźwięk, co był przed chwilą? Otóż to jest klakson. Taka ekskluzywna funkcja dla tej oto gierki. Czyli po prostu przed wjechaniem w jakąkolwiek skrzynkę spamujcie kółko i wtedy będziecie mieli, że tak powiem, klakson. Nie wiem, mi się podoba coś takiego, taki fajny smaczek. To jest takie strasznie realistyczne. Więc zawodników mamy następujących. Mamy Tajniego Tigera Generała, który po prostu ma mordę tak wkurzoną, jakby chciał nie wiadomo co zrobić temu pingwinowi. Mamy Derpface'a robotycznego Cortexa, mamy Pandę Polara, mamy Dingo Dyla, który próbuje bawić się w Indiana jakiegoś. Mamy Purę Muszkietera i pozostałych nie wiem jakich mamy. Może zaraz ktoś tam, nie wiem, kogoś wyprzedzi i będziemy mogli sobie obserwować, kto ma jaki skin. Serio, to jest coś, co mi się bardzo podoba od tej części. W ogóle samo to, że te postacie skiny mają, to naprawdę daje taki gigantyczny, moim zdaniem, plus dla tej gry też. To jest naprawdę pierdoła, ale uwierzcie mi, to jest naprawdę fajna rzecz. Mamy oczywiście jeszcze Crasha, który chyba pomylił poziomy, ponieważ ma strój płetwonurka i mamy Coco, która jest różowa.
nie wiadomo z jakiego powodu, po prostu nie wiem, może znudziła się bycie blondynką, albo stereotyp bycia blondynką jest taki, że wiecie, ha ha ha, blondynki, bo blondynki tępe są. Oczywiście ja tak nie uważam, ale wiadomo, że taki typowy Polak, że tak powiem, może tak rozumować. No wiecie, żarty o blondynkach, ha ha, ale śmieszne. Remix Mystery Caves jest naprawdę zarąbisty, w sensie remix, no, odnowiona wersja Mystery Caves. I tak, w tym poziomie występują triceratopsy i te ptaki, które, wiecie, powodowały, znaczy jeden z tych ptaków w bodajże Boneyard albo w którymś z tych poziomów zabierał nas do tego, Aegypus Rex. No tego, wiecie, tajnego poziomu, gdzie żeśmy grali Baby T. No i oczywiście mamy te triceratopsy, co nas ścigały od trzeciej części, bo jak pamiętacie, triceratopsy nas, w sensie triceratopsy ścigały nas w trzeciej części, ale w dwójce i jedynce ścigały nas kule. No i ewentualnie wielki Polar Bear. No dobra, continue. Ej, czy ja tam widziałem dobrze, że Polar miał jakąś tam flagę? O, i znowu tutaj Boost Update Turbo. To jest coś, co wam właśnie tłumaczyłem o Power Slide'ach, więc pozwólcie, że sobie to zedytujemy. Kogo mamy w tym momencie na podium? Mamy tajnego generała, który niestety jego misja, no, nie powiodła się na zaatakowanie i zbombardowanie fanów Crasha Boom Banga. I mamy płaczącego robotycznego Cortexa, który chyba, no, pomylił się, ponieważ będąc człowiekiem mógłby płakać, a tutaj gdy będzie wylewał jakiekolwiek łzy, to jest szansa, że może się po prostu zepsuć, bo wiecie, jest robotem, co nie? Congratulations, you win a trophy. When you get a TNT crate on your head, start hopping immediately. If you react fast and hop enough times, the TNT crate will fall off your head before it explodes.